Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy klubowicze. Zacznę od tego, że rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości i wytłumaczę Wam, dlaczego ten typ siedzi w okularach słonecznych i jedzie w kapturze. Ano, siedzę w okularach, bo wiadomo, pada, świeci słońce. A kaptur mam na sobie, wiecie dlaczego? No, teraz akurat stoję w korku i mam zamkniętą szybę, ale generalnie samochodem jeżdżę tak. Lubię kontakt z powietrzem, nie lubię w zamkniętej furze siedzieć, dlatego zawsze przy otwartym oknie jeżdżę, nie? Ja do kabrio bym sobie musiał kupić, to bym się najlepiej czuł. No, ale słuchajcie, tyle wstępem, w ogóle dzięki za udział, za zaangażowanie. Widzę, że mój pomysł się spodobał, żeby potraktować temat z jajem, czyli i na śmiesznie, i na poważnie, czyli trochę danych i merytoryki i odrobina brechtu. Tego nigdy nie za wiele, trzeba mieć dystans do siebie i podchodzić do życia. Czekajcie, bo skręcam. Dobra, pochwałę życia zrobiłem i tego. No i ten, słuchajcie, miałem dwa wyjazdy wczoraj, ale nie umieszczałem. No słuchajcie, chcę się przekonać, czy słuchacie mnie, jak puszczam Wam filmiki na grupie i jak wpiszecie, dobra, 15 razy w komentarzu, jak będzie hasło Padre Dawid, takie hasło, jak będzie 15 takich komentarzy, no to następny pościg będzie o moich dwóch wyjazdach. A tak w ogóle dzisiaj to jest piąteczek, ratownictwo medyczne, lecimy, Grzesiu, Paweł, liczę na Was, drodzy moi ratownicy! I tu wkradł się błąd, gdyż jest piątek, a jak piątek to wiadomo, w straży dzień gospodarczy, piątek, piąteczek, piątunio, w straży taki sam, czyli co? Sprzęt i wyposażenie techniczne. Guess who's back? Still doing this, Andre? Oh, for sure. Yeah. Rock and fucking roll. Moja ulubiona muza, pozdro, yo! Tak, że muszę kończyć, bo zamuła jakaś. Pa!